Niedziela 19 to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Zohydzanie, umniejszanie to jest stała strategia Gazety Wyborczej. Za wybuch II wojny światowej. Wyborcza atakuje twórców serialu Reset, który ujawnił kulisy prorosyjskiej polityki poprzedniego rządu Donalda Tuska. Gazeta Wyborcza bezpośrednio wzięła udział w kluczowych kwestiach dotyczących polityki Resetu. Był to symbol zniewolenia. Ostatni sowieccy żołnierze tutaj z gminy Nowogard zostaną dzisiaj usunięci. Sowiecki pomnik w centrum Nowogardu wreszcie runął. Pomniki pogardy dla ofiar i trybutu dla sprawców. Wszystkie symbole sowieckiej dominacji powinny zostać usunięte. Zdecydowałem się nie przyjmować tej nominacji. Pewność będziemy mieli dopiero po konwencji demokratów. Joe Biden rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich, a w Polsce pytania o przyszłość polsko-amerykańskiego sojuszu. Republikanie traktują Donalda Tuska jako przedłużenie Niemiec. Mimo że od emisji serialu Reset minęło już kilka miesięcy, jego echa są cały czas silne. Gazeta Wyborcza, nie mogąc podważyć kwestii merytorycznej, doczepiła się kosztów stworzenia tego serialu. Wojciech Szczuchnowski przemilcza fakt, że produkcja dosłownie biła rekordy oglądalności. Co ważne, autorzy serialu dementują opublikowane rewelacje. Dlaczego to akurat gazeta Adama Michnika tak boi się prawdy o resecie rządu Donalda Tuska? Paweł Błoch. Miała być prawdziwa dziennikarska bomba, a wyszło jak wyszło. Gazetę Wyborczą oburza fakt, że twórcy serialu dokumentalnego Reset za wykonaną pracę dostali wynagrodzenie. Po prostu skandal. Jednak jak przekonują sami autorzy serialu, dane przedstawione przez Wojciecha Czuchnowskiego są oderwane od rzeczywistości. Wojciech Czuchnowski nie wie, że praca dziennikarza polega na weryfikowaniu informacji, a nie publikowaniu tego, co na wycieraczkę podrzucają mu jego kontakty. Co bardzo istotne, ani Wojciech Czuchnowski, ani nikt inny nie był w stanie podważyć autentyczności opublikowanych w serialu dokumentów, ukazujących kompromitującą współpracę rządu Donalda Tuska z moskiewskim reżimem. W związku z opublikowanym artykułem zarówno Michał Rachoń, jak i profesor Sławomir Cęckiewicz zapowiedzieli pozew. Czuchnowski nie tylko nie powinien być dziennikarzem, ale nigdy nie powinien nawet rozliczać własnego PIT-a, a co dopiero zajmować się księgowością TVP SA i jej projektów. To nie jest słowo przeciwko słowu, to jest konfrontacja kłamstw tego biednego człowieka i tej gazety z kwotami, jakie w związku z resetem wpłynęły na moje konto bankowe i PIT-ami wysyłanymi przez TVP SA. Pismo Adama Michnika bardzo aktywnie włączyło się w reset na linii Warszawa-Moskwa. Na jego łamach w 2009 roku opublikowano nawet list Władimira Putina. Zbrodniarz zrównywał w nim katyńskie ludobójstwo na Polakach ze śmiercią bolszewickich jeńców na epidemię tyfusu. To jest jeden akapit, połączone dwa zupełnie inne wydarzenia w całość, która no, wygląda jednoznacznie. Katyń był odpowiedzią na to, co zrobiliście pierwsi. To w historii, czy w historii polityki ma znaczenie, kto pierwszy był zbrodniarzem. I to jest tak ustawione. To nie jedyny przejaw prorosyjskości Gazety Wyborczej. Redaktorzy Szczerskiej namawiali do zapalania zniczy przy ruskich pomnikach, czy traktowali Władimira Putina jako normalnego partnera do rozmowy. Gazeta Wyborcza jest instytucją, która bezpośrednio wzięła udział w kluczowych kwestiach dotyczących polityki resetu. Prorosyjskość to nie jedyny grzech Gazety Wyborczej. Jeden z jej czołowych dziennikarzy, Piotr Głuchowski, zasłynął wieloma zmyślonymi artykułami. O jego procederze rozpisują się branżowe media. Im głośniej Gazeta Wyborcza krzyczy o braku obiektywizmu jakiegoś medium czy jakiegoś dziennikarza, tym prawdopodobniej jest to dla niego komplement, bo rzeczywistości przedstawia prawdę. Odbiorcy reagują na kłamstwa i manipulacje. Gazeta Wyborcza, która trzymała rząd dusz przez wiele lat III RP, dziś jest cieniem własnej potęgi. I tak, w 2007 roku średni jednorazowy nakład wynosił ponad 600 tysięcy, natomiast w roku 2023 było to niecałe 40 tysięcy. Jest to upadek z bardzo wysokiego konia, którego, wszystko na to wskazuje, ludzie na Czerskiej cały czas nie rozumieją. Paweł Błoch, Telewizja Republika.
W Nowogardzie runął pomnik Braterstwa Broni, który stał tam od 1972 roku. I właśnie to Braterstwo Broni budziło największy niesmak i oburzenie, bo czy Braterstwem Broni była zbrodnia katyńska dokonana przez Sowietów na naszych oficerach? To tylko jeden z przykładów. Fakt jest taki, że takiego pomnika w wolnej Polsce dawno nie powinno być. Jednak był. Do dziś. Poprzedni burmistrz nie zgadzał się na jego usunięcie. Monument runął na ziemię przy okrzykach licznie zgromadzonych mieszkańców, precz z komuną, a wydarzenie obserwował nasz reporter Kamil Nieradka. Powiedz, czy pomnik został już całkowicie usunięty? No i co ma powstać w jego miejscu? Można powiedzieć, że prawda historyczna w Nowogardzie wygrała, dlatego że pomnik runął i jest już kupą gruzu, która niebawem trafi na wysypisko śmieci, a w tym miejscu powstanie tutaj fontanna i ścieżka historyczna, którą przygotowują pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, po to, aby wszyscy dowiedzieli się, kim tak naprawdę dla Polaków w historii byli Rosjanie. Dziś w Nowogardzie po 52 latach runął sowiecki pomnik, który stał w samym centrum miasta. Środowiska patriotyczne od lat walczyły o usunięcie pomnika, a Rada Miasta podjęła nawet uchwałę w tej sprawie. Jednak ówczesny burmistrz Robert Czapla z Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie chciał wsłuchać się w ten głos mieszkańców. Organizował za to przed tym pomnikiem uroczystości państwowe, na przykład 11 listopada. Dla nas, no i dla wielu mieszkańców miasta, był to symbol zniewolenia. Pisaliśmy petycje, pisaliśmy zawiadomienia do prokuratury nawet na to, że oddaje tutaj się hołd komunistom, Rosjanom. Dopiero po zmianie władzy i objęcia urzędu burmistrza Nowogardu przez Michała Wiatra pomnik udało się usunąć na mocy ustawy dekomunizacyjnej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. W całej Polsce po roku 45 pojawiły się pomniki. Pomniki ahistoryczne, pomniki kłamstwa, pomniki pogardy dla ofiar i trybutu dla sprawców. Taki obiekt propagandowy powstał także tutaj u państwa. Na dzisiejsze wydarzenie przyszło wiele osób. Większość się cieszyła, że wreszcie symbol sowieckiej dominacji nad Polską trafi na śmietnik historii, ale byli i niezadowoleni. Nie był za ładny, ale to jest historia, która przypomina nam o tym, co było. Na wielu pomnikach tablice są zmieniane i są czczone dalej. Historia was nauczy. Niestety, ale są jeszcze w Polsce miejsca, gdzie pamięć o Sowietach jest wciąż żywa. W samej stolicy jedna z głównych alei nosi nazwę Armii Ludowej, choć nazwę zmieniono w 2017 roku i zastąpiono ją świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to miasto rządzone przez Platformę Obywatelską bardzo szybko wróciło do starej nazwy. Wszystkie symbole sowieckiej dominacji na ziemiach polskich powinny zostać z naszej przestrzeni publicznej czym prędzej usunięte. To, co się dzieje po uchwaleniu specjalnej ustawy w roku 2016, jest wielkim krokiem do tego, żeby całą przestrzeń publiczną oczyścić z tego typu symboli. Ale jeszcze mam wrażenie, że jest długa droga. Bo przecież jeszcze niedawno środowisko artystów nawoływało do solidarności z Rosją Radziecką. Między innymi Agnieszka Holland, Andrzej Wajda czy Krystyna Janda apelowali o zapalenie zniczy na cmentarzach radzieckich żołnierzy. Trzeba te relikty i te pozostałości po sowieckim zniewoleniu po prostu usuwać, zwłaszcza w czasie, kiedy obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie, tą brutalną rosyjską wojnę. Przecież nic nigdy dobrego z Moskwy do nas nie przyszło. Według szacunków IPN Rosjanie podczas II wojny światowej zamordowali około 6 milionów Polaków. Kamil Nieradka, Telewizja Republika. Rachunki, które dostają Polacy, nijak mają się do zapowiedzi Donalda Tuska, który obiecywał, że jak wygra, będzie taniej, bo wszystko on i jego eksperci mają wyliczone. No cóż, przeliczyli się. Do podwyżek opłat za prąd, gaz czy czynsz za mieszkanie dochodzą podwyżki za wodę. Co gorsze, nowe plany Ministerstwa Finansów zapowiadają kolejne podwyżki, które uderzą między innymi przedsiębiorców. Ci są w coraz trudniejszej sytuacji. Wielu z nich albo upada, albo wręcz się zwija. No, paliwo też miało być tańsze. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy w tej sprawie, ale raczej nie ma co liczyć na to, że większość sejmowa w ogóle się nim zajmie. Adrian Borecki. Za gaz, za czynsz, za prąd. Lista podwyżek, które zaserwował nam rząd Donalda Tuska, coraz dłuższa.
Dostałem te podwyżki, także już wiem, czego się spodziewać. 30%, jeżeli chodzi o prąd. Taniej to już było, powiem panu szczerze. Ale ceny są bardzo wysokie i będą jeszcze wyższe. A płace tak nie idą wysoko szybko. No wszystko jest drogie, proszę pana. Będzie jeszcze gorzej. Nie liczmy na poprawę z tym naszym rządem. Potwierdzają to podwyżki za wodę. Ich w ogóle miało nie być, a jednak są. W Warszawie czy Wrocławiu 20% więcej, w takich Policach już 60%. A przecież miało być lepiej i taniej w każdym polskim domu, a wszystko? Ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Jak wygląda liczenie i kompetencje u Tuska i jego ludzi, Polacy widzą w rachunkach, które otrzymują. Tutaj rodzina z jednym dzieckiem. Wcześniej płaciła 360-380 zł za prąd, teraz ponad 660. Każdy, kto myślał, że podwyżek już wystarczy, mylił się. Od nowego roku w górę pójdą opłaty i podatki lokalne, bo zmiany w ustawie przygotowuje Ministerstwo Finansów. Resort pracuje nad nową definicją budynku i budowli. Pomysł zwiększy koszty funkcjonowania operatorów sieci elektroenergetycznych. Nawet o 400 milionów złotych mogą wzrosnąć koszta prowadzenia sieci elektroenergetycznych u tych największych operatorów w Polsce. To są naprawdę duże koszta. Co więcej, to wszystko się odbije właśnie na konsumentach, którzy będą ponosić wyższe ceny energii. A należy pamiętać, że już teraz nie jest kolorowo. Wszystko przez europejski podatek ETS2, przez który koszty energii dla gospodarstw domowych wzrosną nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Naciąga się w ogóle, kółeczko takie się robi. To jedna podwyżka, później za tym idzie następna, a najbardziej to chyba paliwa. Od tego się zaczyna. No i później wszystko musi iść do góry. A przecież paliwa też miały być tańsze. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Wiarygodność u premiera na tym samym poziomie, co wyliczenia i kompetencje. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. To też kłamstwo, co udowodnili dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wyręczyli oni premiera i przygotowali projekt ustawy. Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, dzięki jej wejściu w życie, ceny benzyny spadłyby około 90 groszy, około... byłyby niższe około złotów. Chodzi o obniżenie VAT-u na paliwo do 8%, obniżenie akcyzy i zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej. Jeśli marszałek Szymon Hołownia nie zamrozi nowych przepisów przygotowanych przez PiS, jest szansa, że taniej mogłoby być od 1 sierpnia, ale raczej się na to nie zanosi. Poczekajmy. Sezon wakacyjny zawsze jest droższe paliwo. Zawsze. A dlaczego nie może być tańsze? Dlatego, że to jest sezon wakacyjny i takie firmy, między innymi jak Orlen, ludzie chcą zarobić na tym. Z jednej strony Orlen musi zarobić, bo po zmianie władz w koncernie wyniki są fatalne w porównaniu do zysków, jakie generował Orlen zarządzany przez Obajtka. Po co Orlenowi zysk 20 miliardów, jak rządziliście? Ale pan przez sekundę... Ale jest spółka giełdowa, no panie pośle, o czym pan mówi? Z drugiej kłamliwa narracja o tym, że zysk Orlenu to głównie sprzedaż detaliczna paliw na stacjach. Baryłka ropy coraz tańsza na rynkach światowych, mamy coraz droższe paliwo, nie mamy publikowanych sprawozdań, a tak na dobrą sprawę za chwilę się dowiemy, że realnie Orlen zarobił dużo, dużo mniej. Więc będą padać pytania o to, gdzie się podziały te pieniądze. Jeśli jest tak, jak oni próbowali wmawiać społeczeństwu i cały czas atakowali rząd Zjednoczonej Prawicy, że ceny paliw na dystrybutorze powodują ten zysk, no to ja się pytam, skoro teraz ceny paliw są jeszcze wyższe, nie ma tego litra za 5,19, które obiecywał Tusk, to dlaczego nie ma większych zysków? Bo po pierwsze dlatego, że kłamaliście. A kłamstwo ma krótkie nogi. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Po decyzji Joe Bidena o wycofaniu z kampanii prezydenckiej publiczna ostra krytyka byłego prezydenta i kandydata do ponownego objęcia tego urzędu Donalda Trumpa każe stawiać pytania o przyszłość polsko-amerykańskiego sojuszu, zwłaszcza jeśli krytykuje polski premier Donald Tusk. W scenariuszu wygranej Trumpa relacje z polskim rządem mogą być delikatnie mówiąc napięte, a może skończyć się nawet osłabieniem silnych, ugruntowanych na bezpieczeństwie relacji. Jak rysuje się polityka międzynarodowa w świetle jesiennych wyborów za oceanem i po której stronie w relacjach Europa-Stany Zjednoczone stanie polski rząd? Dzisiaj sprawdza, mówi Edyta Hołdyńska.
Sondażowa przewaga Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych jest nie w smak wielu polskim politykom. Premier Donald Tusk niejednokrotnie nie ukrywał swojego braku sympatii dla Donalda Trumpa. Co oznacza w takim razie zmiana kandydata demokratów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także jak będzie wyglądała polska polityka międzynarodowa, zważając na to, że sojusz polsko-amerykański powinien być silny niezależnie od sympatii politycznych. Dzisiaj sprawdzam. Zdecydowałem się nie przyjmować tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach jako prezydenta. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci, czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to. Choć sam Joe Biden do końca zapewniał o starcie w kampanii prezydenckiej, na jego wycofanie naciskali sami demokraci. Everything we have to do with, look, if... Poparcie urzędującego prezydenta słabło razem z jego formą. Nawet w Stanach, które najczęściej wybierają jego partię. Raczej pytanie, dlaczego tak późno? Teraz postawione na Kamale Harris możemy oczekiwać, że w obozie demokratów będzie zwieranie szeregów właśnie za tą kandydaturą, aczkolwiek pewność będziemy mieli dopiero po konwencji demokratów, która zapowiedziana jest w Chicago na koniec sierpnia. Jaka była reakcja w Polsce? Panie prezydencie Joe Bidenie, wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję, być może najtrudniejszą w życiu. A jak Donald Tusk zareagował na pytania o Donalda Trumpa? Ewentualne zwycięstwo pana prezydenta Trumpa byłoby prawdopodobnie z niekorzyścią. Wobec wyraźnych sympatii politycznych premiera dla demokratów i jawnej krytyki Donalda Trumpa, otwarte pozostaje pytanie o przyszłość polsko-amerykańskiego sojuszu. Mamy bardzo prostą sytuację, w której Donald Tusk, jego obóz polityczny, postawił 100% na zwycięstwo demokraty w Stanach Zjednoczonych. Każdy inny scenariusz będzie dla nich bardzo zły. Republikanie, i o tym się już mówiło podczas konferencji, konwencji narodowej republikanów w Milwaukee, traktują Donalda Tuska jako przedłużenie Niemiec. Jak będzie wyglądała polska polityka po wygranej Trumpa, zwłaszcza w kontekście planów powołania przez MSZ na ambasadora Polski w USA Bogdana Klicha, jawnego krytyka Donalda Trumpa. I to pomimo sprzeciwu prezydenta. Zakładając zwycięstwo Donalda Trumpa i kontynuację rządów koalicji 13 grudnia. Bardzo pesymistyczne perspektywy rysuje chociażby pan Jacek Sariusz-Wolski, który pisze, że Polska będzie w obozie krajów, które będą się starały przeciwstawiać Stanom Zjednoczonym. No i spotka nas za to różnego rodzaju konsekwencje. Ale to nie jest najgorszy scenariusz. Większym niebezpieczeństwem jest sytuacja, w której wygra Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce wybory prezydenckie wygra ktoś, kto jest przedstawicielem tego obozu Donalda Tuska. Bo wydaje mi się, że wtedy naprawdę będziemy w trudnej sytuacji. Ponieważ polityczne sympatie i antypatie mogą wziąć górę nad interesem Polski. Ponownie Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj. Oto co jeszcze przed nami. Kolejna klęska prokuratury Bodnara. Postanowienie o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego w sprawie aresztowanej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości uchylone. Rowerem do Rzymu już w najbliższą niedzielę z parafii apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie wyrusza rowerowa pielgrzymka. Sąd Okręgowy uchylił w całości postanowienia prokuratury o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego w sprawie Urszuli D., aresztowanej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. To kolejna klęska prokuratury krajowej nielegalnie przejętej przez Adama Bodnara. Wcześniej sąd rejonowy nie zgodził się na tymczasowy areszt dla posła Marcina Romanowskiego, bo miał immunitet w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, co nie stanowiło żadnej tajemnicy również dla prokuratury, która wydawała się być tym faktem zaskoczona. W areszcie wciąż przebywają trzy osoby, w tym ksiądz Michał Olszewski. Potraktowano ich jak niebezpiecznych przestępców, niegodnie traktując, a represje spotkały także rodzinę jednej z urzędniczek, Łukasz Żmuda. To nie koniec orzeczeń sądów, które uchylają decyzje podejmowane przez śledczych prokuratury krajowej.
Sąd Okręgowy uchylił dwa postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego zatrzymanej pod koniec marca Urszuli D. Jak prokuratura zaczęła już zabezpieczać majątek, to nie patrzyła tak naprawdę, co zabezpiecza, nie zważała na nic. I skutkowało to tym, że dokonała zajęcia i dokonała zabezpieczenia na majątku, który co do zasady w tym postępowaniu nie może być zajęty. W dodatku prokuratura zajęła majątek, który nie należał do urzędniczki. Śledczy nie potrafili skutecznie uzasadnić podjętych decyzji. Pełnomocnicy chcą teraz uchylenia decyzji o tymczasowym areszcie. Jeżeli trafimy na skład sądu, który odłoży polityka na bok, a przed sobą będzie miał tak naprawdę kodeks postępowania karnego i kodeks karny, to wydaje mi się, że klienta powinna być niebawem na wolność. Na bezzasadność dalszego przetrzymywania wskazał nawet członek Stowarzyszenia Justicja, sędzia Igor Tuleja. Można mieć wątpliwości, że w tej sytuacji areszt ma sens. Pod znakiem zapytania stoi sens trzymania w areszcie tych pozostałych osób, urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa skompromitowała się, dokonując zatrzymania posła Marcina Romanowskiego, pomimo że ten posiada immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No w dniu dzisiejszym z całą pewnością wysyłamy do sądu zażalenie na zatrzymanie pana posła. Będzie również kierowane to zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W areszcie od końca marca przetrzymywani są ksiądz Michał Olszewski oraz dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, Karolina K. oraz Urszula D. Skoro sąd uznaje, że zabezpieczenie majątku jest zbyt dużym obciążeniem wobec oskarżonej, to co dopiero trzymanie jej już czwarty miesiąc w odosobnieniu w takich warunkach, jakie są opisywane przez media. Przetrzymywani są w areszcie w odizolowaniu, odzierani z godności i przysługujących im podstawowych praw człowieka. Przez Polskę przetacza się fala protestów przeciwko niegodnemu traktowaniu. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: lej do niej. Podczas korzystania z toalety byłam nadzorowana przez funkcjonariuszy mężczyzn przez okienko w drzwiach. Niektórzy wprost patrzyli na mnie, jak załatwiam swoje potrzeby fizjologiczne. Podobnie, gdy myłam się pod prysznicem. Było to upokarzające. Do skandalicznych sytuacji dochodzi jednak nie tylko w prokuraturze. Minister Sprawiedliwości, wbrew zasadzie kadencyjności, odwołuje prezesów warszawskich sądów. W tej sprawie odbyło się dziś posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu Bezpieczna Polska. Są to sprawy naprawdę bulwersujące na tle całego sądownictwa, na tle tego wszystkiego, co się dzieje. Też tych ataków wobec opozycji, ustawiania sądów warszawskich, które decydują m.in. o aresztach, wiemy, w tych wszystkich politycznych sprawach ścigania polskiej opozycji. Chaos narasta. Sędzia z sądu rejonowego zakwestionowała orzeczenie Sądu Najwyższego, ponieważ, i tu uwaga, uznała, że skoro wydali je sędziowie rekomendowani przez obecną KRS, to wyrok nie istnieje. Sprawa dotyczyła klientki mecenasa Romana Giertycha. Są działania anarchizujące wymiar sprawiedliwości. Sąd rejonowy podważa orzeczenie Sądu Najwyższego. Tego jeszcze w Polsce nie było. Łamią prawo i doprowadzają do anarchii. Niestety to jest konsekwencja chaosu, które wprowadzili politycy. Bo to rządząca od 13 grudnia koalicja rozpoczęła łamanie porządku prawnego i konstytucyjnego w Polsce. Uchwały sejmowe zastąpiły ustawy. Silni ludzie pułkownika Sienkiewicza siłą weszli do budynków mediów publicznych, a prokurator generalny Adam Bodnar nielegalnie przejął prokuraturę krajową. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Mateusz Teska, dziennikarz magazynu śledczego Anity Gargas, został skazany na 2 miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie, przeproszenie oskarżycielki i zwrot kosztów procesu. Powód? Dziennikarz wysłał pytania do rzecznika prasowego dotyczące sędzi w stanie spoczynku. Jest to kolejny krok do tego, aby sparaliżować niezależne dziennikarstwo. No bo tutaj wywołuje się pewien efekt mrożący, aby dziennikarze nie tylko nie pisali tego, co nie można, co się nie podoba władzy, żeby wszystko to, co się publikuje, było kontrolowane przez tę władzę, ale jeszcze do tego, żeby
bali się zadawać pytań. No to jest chyba ewenement. Przecież obowiązkiem dziennikarza jest zadawanie pytań i do tego służą rzecznicy prasowi. Strefa buforowa i zmniejszenie naporu nielegalnych migrantów na wschodnią granicę Polski, umocnienia tarczy wschód czy najliczniejsza od lat armia to rzekome sukcesy wyliczone na profilu Koalicji Obywatelskiej. Problem w tym, że wymienione kwestie należałoby raczej przypisać poprzednikom Zjednoczonej Prawicy, na przykład w przypadku zwiększenia liczby wojska. A zmniejszenie naporu migrantów i enigmatyczna tarcza wschód nie zostały przez ten rząd zrealizowane. Wszystko zostało zilustrowane fotografią starego sowieckiego odrzutowca. O polityce obronnej rządu Donalda Tuska. Radosław Jankiewicz. Sowiecki MiG-15, w Polsce znany jako LIM-2, duma PRL-owskiego lotnictwa z czasów Władysława Gomułki. Do 1956 roku w PRL na radzieckiej licencji powstało około 500 takich samolotów. Jeden z nich odnalazł się na portalu X we wpisie Koalicji Obywatelskiej pod wiele mówiącym tytułem Dbamy o bezpieczeństwo Polski. Wprowadziliśmy strefę buforową, która w ciągu miesiąca spowodowała spadek prób nielegalnego przekroczenia granicy o około 65%. Przeznaczymy 10 miliardów złotych na projekt Tarczy Wschód. Polska armia jest najliczniejsza od lat, liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Wpis szybko zniknął, ale nic nie ginie w internecie, zwłaszcza że Platforma chwali się w nim niezrealizowanymi albo nie do końca swoimi osiągnięciami. 200 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego to osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie jest z szumnie zapowiadanym przez rząd projektem Tarcza Wschód, czyli budową umocnień na wschodniej granicy, której finansowanie Donald Tusk miał załatwić w Brukseli. Słynna Tarcza Wschód, o której mówił premier Donald Tusk, nie znalazła się w planie działań obronnych, które przedstawiła pani Ursula von der Leyen w ostatnich dniach. Pieniądze na umocnienia granicy wschodniej Donald Tusk miał później załatwiać bezpośrednio z kanclerzem Olafem Scholzem. Znamy pewne wizualizacje, pewne prezentacje. Wiemy, że na program nie ma pieniędzy. Zobaczymy, co dalej. Na pewno nie możemy tutaj uznawać tego za wielki sukces, bo jeszcze nic wielkiego się nie zadziało. Za to, jak ujawniliśmy na naszej antenie, rząd planował cięcia wydatków na obronność w latach 2025-2028. W sumie o ponad 57 miliardów złotych. Teraz MON przekonuje, że cięć nie będzie. Tak naprawdę my to się dowiemy ze sprawozdań budżetowych na koniec roku budżetowego, bo rząd nigdy się nie przyzna, że jakieś wydatki ciął. Ale jeżeli rząd ma nóż na gardle, to oczywiście je obetnie. Rząd Tuska nie chwali się realizacją kontraktów na dostawy nowego sprzętu dla wojska ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Odchodząc z Ministerstwa Obrony Narodowej zostawiłem na biurku mojemu następcy cały zestaw traktatów, umów wykonawczych, które należało podpisywać, żeby zwiększać liczebnie wojsko i wyposażać wojsko, nowe oddziały, nowe jednostki w nowoczesną broń. Mamy wyszkolonych w Stanach Zjednoczonych pilotów śmigłowców Apache, których rząd PiS miał kupić blisko 100, ale na razie nowy rząd w tej sprawie milczy. Mamy także koreańskie czołgi K2, które zgodnie z podpisanymi przez ministra Błaszczaka umowami miały być produkowane i remontowane w Poznaniu. Problem w tym, że umowę wykonawczą trzeba było podpisać do końca czerwca. Kontrakty, które były zapoczątkowane za poprzedniego rządu, są w tej chwili wstrzymywane. Mamy tutaj wyraźne opóźnienia. Nowa ekipa nie jest w stanie podejmować ważnych decyzji, które są w tej chwili konieczne. Podobnie jest w kwestii rzekomego ograniczenia nielegalnej migracji do Polski o 65% dzięki wprowadzonej przez rząd Tuska przygranicznej strefie buforowej. We wszystkich elementach, które są kluczowe z punktu widzenia siły i zdolności odstraszania, przekazujemy Rosji dokładnie odwrotny sygnał, czyli chaosu, bałaganu, niekompetencji. Wszystko wskazuje na to, że w polityce obronnej rządu Donalda Tuska, tak jak w innych sferach, najważniejszy jest efekt PR-owy, bo rząd dużo mówi, a niewiele robi. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Ta historia przez 7 lat ukryta była w jednym z sejfów w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. W 2017 roku major Edyta Korolczuk, obecnie wicekomendant Żandarmerii Wojskowej, pod pretekstem rzekomo prowadzonej sprawy, bezprawnie sprawdziła w bazie PESEL osobę, z którą wraz z mężem była w konflikcie. Wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Ówczesny przełożony Edyty Korolczuk, pułkownik Tomasz Kajzer, obecny komendant Żandarmerii Wojskowej, ukarał ją wówczas tylko upomnieniem. Sprawa nigdy nie trafiła do prokuratury, ustalił dziennikarz śledczy Piotr Nisztor.
Sprawdzenie w bazie PESEL nastąpiło w celu potwierdzenia tożsamości osoby, napisała w odpowiedzi na nasze pytanie major Korolczuk. Twierdzi, że upomnienie było adekwatną karą. Zbulwersowany sprawą jest Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, obecnie szef klubu parlamentarnego PiS. Usłyszałem od samych żołnierzy, że mogło dojść do tak drastycznego złamania prawa. Jeżeli nie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które wszystko na to wskazuje, dopuściły się takiego złamania prawa, to będzie świadczyło o tym, że nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej kryje tych, którzy łamią prawo. Sprawą ujawnioną przez Telewizję Republika ma na najbliższym posiedzeniu zająć się Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Kibice Legii Warszawa słyną z niesamowitych opraw podczas meczów swojej drużyny. Często odwołują się one do sytuacji w kraju. Taka też była oprawa sobotniego meczu Legii i nie przeszła bez echa. Tym razem kibice poruszyli sprawę migrantów i jednoznacznie dali do zrozumienia, że nie zgadzają się z napływem migrantów, choć oprawa meczowa wywołała wiele kontrowersji. Oprawy na polskich stadionach, szczególnie te przy Łazienkowskiej, nie pierwszy i nie ostatni raz budzą zarówno zachwyt, jak i kontrowersje. Ta ostatnia oprawa na Żylecie była mocna, zjawiskowa, ale niestety też dla części osób, polityków czy nieprzychylnych Polsce mediów, o ironio, nielegalna. Wszyscy ci, którzy krytykują ostatnią oprawę na Żylecie, zapominają, że ci fani chcą być po prostu głosem narodu i dotrzeć do tych, którzy mają obowiązek dbać o nasz kraj, o nasze bezpieczeństwo i o to, by Polska po prostu była tak pięknym krajem, jakim stara się być przez ostatnie lata. Rowerem do Rzymu już w najbliższą niedzielę z parafii apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie wyjedzie rowerowa pielgrzymka dziękczynna za Światowe Dni Młodzieży. Trasa wynosi 1650 km. Pielgrzymi będą ją przemierzali w 11 dni, co oznacza, że do przejechania jednego dnia mają około 170 km. W tym roku będą modlić się za pielgrzyma Kacpra, który z powodu poważnego wypadku nie może wziąć udziału w wyprawie. Anna Gerke. Kacper Sobas ma 16 lat i jest uczniem szkoły mundurowej. Kilka dni temu chłopak poszedł na spacer i spadł z urwiska. Złamał kręgosłup, żebra i ma przebite płuco. To cud, że żyje. Nastolatek przebywa w śpiączce farmakologicznej. Nie może samodzielnie oddychać, a rodzina czeka na jego wybudzenie. Swoją przyszłość wiązał z wojskiem, ze służbą ojczyźnie. Myślę, że to też jest ważne, że tacy młodzi ludzie chcą swoje życie, swoje pasje i także życie zawodowe ofiarować tak na służbę ojczyźnie. Kacper był dla mnie bliski. Poznałem go i razem służyliśmy do ołtarza, więc znałem go bardzo dobrze. Znałem go też z boiska, bo razem graliśmy. Parafianie z kościoła apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie jak co roku wyruszą na rowerową pielgrzymkę. Poprzednio byli w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. W tym roku jadą do Rzymu. Wyprawa potrwa 11 dni. Chciałbym tą pielgrzymkę za niego ofiarować, ponieważ się znaliśmy i wiem, jak dla niego to jest trudne i bolesne. Idea pielgrzymki jest szlachetna, ale jej formuła wymagająca. Jak wygląda przygotowanie do takiej rowerowej wyprawy? Łączę w sumie przyjemne z pożytecznym, gdyż rozwijam swoje możliwości właśnie fizyczne i poprawiam swoje zdrowie. Wszystko się dzieje w głowie, to jest siła woli i przetrwania. No, ogólnie trudno się przygotować na takie coś. I tak trzeba się liczyć z tym, że człowiek się trochę pomęczy. Pielgrzymki rowerowe zyskują na popularności. Wśród nich te organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieżowe Ninwa. Niemal każdego roku są to wyprawy zagraniczne. Co roku rowerzyści wyznaczali sobie coraz dalsze, coraz odważniejsze cele. Wśród nich była Ziemia Święta. Nawet Syberia to była najdalsza wyprawa. Stowarzyszenie Młodzieżowe Ninwa zazwyczaj organizuje wyprawy w dalekie zakątki świata. Wyjątkiem był czas pandemii koronawirusa. Wtedy pierwszy raz ruszyli w Polskę do Lednicy na ogólnopolskie spotkanie młodych. W tym roku wrócili na lednickie pola. Odbyła się wyprawa rowerami na Lednicę z czterech stron Polski. Grupy jednocześnie wyruszyły i przez trzy dni jechały, żeby spotkać się pod bramą rybą na polach lednickich. W takiej duchowej podróży może wziąć udział każdy. Wystarczy otwarte serce, ale na rowerową pielgrzymkę jednoślad też się przyda. Anna Gerke, Telewizja Republika.
W Szwajcarii zakończyły się 5-dniowe Mistrzostwa Świata w chodzeniu na linie, czy też jak to woli na taśmie. Zawody odbywały się w Alpach Glarneyskich. Zawodnicy walczyli w dwóch konkurencjach, chodzeniu szybkim i w stylu dowolnym, gdzie wykonywali akrobacje. Wygląda to niebezpiecznie, ale jest bardzo widowiskowe. No to jeszcze kolejne sportowe wrażenia w sporcie i pogodzie, a ja zapraszam po sporcie i pogodzie na publicystyczną część programu dzisiaj. Naszymi gośćmi będą Witold Tumanowicz, Konfederacja, i Marek Jakubiak, Kukiz 15.